Jedną z imprez, która na stałe zagościła w Uniejowie, jest Festiwal Smaków. Po raz czwarty uniejowskie restauracje miały okazję zaprezentować konkursowe danie. W tym roku tematem przewodnim była ryba słodkowodna. Dodatkowo ocenie jurorów podlegał deser, który można było spróbować w ramach festiwalu. Jest to bardzo fajna, ciekawa zabawa, która polega na odwiedzaniu restauracji i wypełnianiu paszportu degustatora. Każdy degustator otrzymuje specjalnie przygotowany paszport, który wygląda w ten sposób. Tak. I tutaj oceniamy każdą potrawę, wybieramy jedną potrawę, którą chcemy, żeby otrzymała pierwsze miejsce, jej przyznajemy 3 punkty. Potrawa na drugim miejscu otrzymuje 2 punkty, potrawa na trzecim miejscu 1 punkt, pozostałe 0. No i na tej podstawie będziemy sumować wszystkie punkty i wyłonimy dzięki temu potrawę i w kategorii deser, i w kategorii danie główne osobno, która otrzyma tą nagrodę. Te potrawy festiwalowe są w takich porcjach degustacyjnych. Mają od 100 do 120 gram, także nie są duże, ale jeżeli spróbujemy ich kilkanaście, no to już wtedy można rzeczywiście się najeść. Ceny są, wahają się od 5 do 6 zł, także za jedną taką porcję myślę, że nie jest to cena zaporowa, można sobie na to też pozwolić i dzięki temu odwiedzić wielu restauracji i spróbować kilku potraw. Nagrodą jest dla restauracji Lilia Smakosza. Lilia dlatego, że mamy w herbie Uniejowa lilię 3 i jest to nasz herbowy kwiat, dzięki któremu właśnie też chcemy promować nasze miasto, nasze uzdrowisko. Także restauracje dostają Lilię Smakosza i tytuł najbardziej apetycznego miejsca w Uniejowie. Chcemy pokazać, że Uniejów to nie tylko miejsce, gdzie można wypocząć korzystając z naszych term, korzystając z dobrodziejstw naszej wody termalnej, ale także i smacznie zjeść. Smacznie w niebanalnych miejscach, niebanalne potrawy. Ten konkurs, którego tematem przewodnim są ryby słodkowodne, pokazuje, że kuchnia polska jest kuchnią bardzo bogatą, kuchnią, w której wciąż można jeszcze bardzo dużo odkryć. Ryba to nie musi być tylko i wyłącznie filet smażony na tłuszczu podany z frytkami i surówką, tylko może przybrać ona często bardzo zaskakujące, bardzo inne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, formy. Warto przyjechać i spróbować tego właśnie w Uniejowie. W tegorocznym festiwalu wzięło udział 16 restauracji. Dania oceniało jury, któremu przewodniczył znany ekspert kulinarny urodzony na Dominikanie i od wielu lat mieszkający w Polsce, Carlos González Tejera. Nie chciałem przeszkadzać Carlosowi, bo z taką powagą i z takim wyjątkowym skupieniu spożywał kolejny posiłek na trasie kulinarnej tego wspaniałego festiwalu smaków, że po prostu również chciałem z przyjemnością popatrzeć, jak ten pierwszy kęs mu smakował. No na przykład jak zacznie teraz z kruchością takiej. Tak, to jest buraczek, to jest buraczek, tak? Kruche, piękne, smaczne. Próbować tego buraka? Bardzo dobrze. Co cię zaskakuje przy okazji polskich restauracji, konkretnych restauracji w Uniejowie? To, czy się starają. Zresztą muszę powiedzieć, że ten eksperyment tutaj to jest jedyny w Polsce. Także branża restauratorska tak się zaangażuje. Bardzo ważne, żeby się poddać oceny, tak, bo wtedy to trochę ta woda sodowa spada i człowiek, prawda, dochodzi. Musi być empatyczny, to znaczy jak restaurator jest oceniany, to znaczy jak on to kupi, prawda, to znaczy, że on będzie miał taka empatia rynkowa i wtedy się dostosuje. Jak restauracja ma bardzo bogata karta, to znaczy, że to będzie bardzo bogato, niesmaczne. Czy ludzie traktują ryby jako obiekt pokutny tylko i wyłącznie, prawda. Ryba jest rozkosią, a nie pokutą. Są te ryby śródlądowe, trzeba po prostu dobrze ich robić, się nauczyć, uczyć się technologii, bo ludzie zapomnieli. Rzeczywiście ja jestem miło zaskoczony, prawda, jaki pomysły, jaki kunsztów wykonanie można spotkać. Proszę mi powiedzieć, taka praktyczna porada dla naszych widzów, na co powinniśmy zwracać uwagę wchodząc do restauracji i na czym powinno nam, będąc w restauracji, najbardziej zależeć? Jak ja wchodzę w restaurację, jest pusta, ja uciekam od razu. Bo jak ludzie wiedzą, że restauracja jest dobra, zawsze znajdą się tam ludzie. Towarzyszyliśmy ci przy próbowaniu tej wyjątkowej potrawy. Przed tobą był jesiotr. Na co zwracałeś szczególną uwagę? Na sposób prezentacji to raz. Sosy bardzo dobre.
gołąbeczek bardzo dobry. Ryba podzielnie podawana, trochę jakieś ości zostali, ale to podawana była jako dzwono. Ja jestem wrogiem dzwona. W restauracjach ryba powinna występować w zasadzie jako filet. No mam nadzieję, że u niej stanie się taka mekka, prawda, gdzie można będzie eksperymentować, bo prawda, bo zjadłem sposobu, jak u niejowie gotują taką rybę, to jest najlepsze, tak? Albo niech będą kozy, albo, no nie wiem, indyki czy cokolwiek. Mieliśmy okazję rozmawiać z laureatami zeszłorocznego konkursu Festiwalu Smaków, którzy zachwycili jurorów swoją potrawą. Wygraliśmy kozią wariacją w uniejowskim stylu. W ubiegłym roku królowały ser kozi. Wygraliśmy, zwyciężyliśmy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Przede wszystkim moi kucharze i wszyscy pracownicy, którzy przyczynili się do tego. Danie, które wygraliśmy, ubiegłoroczny festiwal przez cały rok był w naszej karcie menu. Myślę, że w tym roku też ten jesiotr pojawi się w naszej karcie menu i będzie można to już degustować. Carlos González Tejera próbował różnorodnych smaków, w tym połączenia ryby z kaszanką. Ciekawi jesteśmy, czy tym razem restauratorzy zadowolą podniebienie jurora. Dobra kaszanka, prawdziwa kaszanka, robiona tak jak tradycyjny, bez żadnych różnych takich dodatków, serum i tak dalej. I generuje taki fajny, ciekawy smak, który można uznać jako smakiem przyprawowym. I teraz jestem w sali, prawda, zdenerwowany w oczekiwaniu, prawda, jak to będzie, czy nie z pieprzą, w sensie za dużo pieprzu nie dadzą, prawda, i poczuję prawdziwy smak tej kaszanki. Ja bardzo lubię te podrobowe wędliny, prawda? Nie zawsze muszą być wędzone. Polskie trochę się straciło ta tradycja. Już można spotkać, bo teraz już to się znowu zaczyna, prawda, szanować. Te kaszanki, ja to uwielbiam, te kaszanki. A piwo do tego, cudo. To jest kawior polski. W ramach smakowitych spacerów po Uniejowie wraz z ekipą odwiedziliśmy kilka lokali gastronomicznych, by sprawdzić, jak restauratorzy wypadli w opinii samego mistrza. Jest to szczupak zapiekany w cieście francuskim z regionalnymi warzywami. W naszej pierogarni serwujemy dania tradycyjne i domowe i w tym roku tutaj również postawiliśmy na takie tradycyjne dania i myślę, że tą tradycją i takimi domowymi gotowaniami obronimy się po prostu podczas tegorocznego festiwalu. Pomysł jest idealny, tym bardziej, że to jest pierogarnia. I w pierogarnia na przykład, jak ktoś będzie bardzo pokutny i będzie chciał w piątek coś, posa ruski, czy leniwy, czy coś takiego, może wybrać takie pierogi z rybami. Jedna rzecz, ja bym bardzo prosił, bo ja wiem, że zawsze w lokalach, prawda, otwartych dla publiczności se boją przepieprzyć albo przesolić. No to możecie trochę bardziej, bo ten szupak bardzo dobrze wyszedł, bardziej go wysmakować, prawda, przyprawami, bo badziwa to go łagodzą z ośrodku, prawda, a szupak se, prawda, to jest szupak, to jest paskudna ryba, ona wszystko zje, wszystko zniszczy, to jest rekin, prawda, naszych wód. I w tym momencie wiadomo, czy ona będzie bardziej pieprzna. Myślę, że jeżeli wygramy, to na pewno będzie u nas daniem stałym, natomiast no, my wcześniej nie serwowaliśmy nigdy ryby, ale słyszymy wiele miłych słów i rozważamy taką opcję. Chcieliśmy przygotować danie, które będzie odbiegało konwencją od naszego festiwalu, będzie w zupełnie innej formie, a przede wszystkim będzie nawiązywało do naszego wspaniałego złota, naszego browaru, czyli do piwa, stąd nasz paprykarz zawiera sutyn pszeniczny. Chcieliśmy przygotować trochę inną odsłonę. Bardzo się cieszymy, że gościom smakuje. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy urozmaicić menu festiwalowe. Nasza odsłona deseru festiwalowego to jest ciasto marchewkowe i ponieważ wszystko robimy lubić odwrotnie, jest to wykwintna wersja naszego deseru. Nie jest to ciasto na słodko, jest to ciasto marchewkowe podane z gąbką z biszkoptu szpinakowego i chipsem marchewkowym. Wspaniała alternatywa dla deserów. Wśród jurorów znaleźli się także goście odwiedzający restaurację, którzy po odebraniu paszportu degustatora mogli próbować i oceniać festiwalowe dania. Bardzo się cieszymy jako mieszkańcy Uniejowa, że mamy taką okazję, bo nie tylko turyści, ale i my możemy skosztować tylu wspaniałych rzeczy i w tak wielu lokalach, które są na terenie naszego miasta. Ten karp na słodko robi wrażenie. Powiem szczerze, że nie próbowałam jeszcze karpia na słodko.
Może jeszcze dołożyłabym jakiś element taki ostrzejszy, ponieważ puree marchewkowe też jest w zasadzie na bazie słodkości, więc może jakiś taki mocniejszy akcent, ale nie próbowałam jeszcze to chyba mięta i jakaś rukola, to może to dopełni smaku. Jako mieszkaniec, proszę mi powiedzieć, jak pani podchodzi do tego typu pomysłów i projektów realizowanych w Uniejowie? Myślę, że to bardzo ważne, żeby było o nas słychać, było nas widać, ale żebyśmy my też jako mieszkańcy mogli doświadczyć tego wszystkiego, co na miejscu jest, ale tak właśnie się dzieje przy okazji między innymi Festiwalu Smaków Uniejowskiego. A mnie kilka potraw zrobiło wrażenie, bardzo smaczne. Nie było niedobrych, natomiast no, były troszkę może nie aż tak smaczne spośród nich. Dzisiaj już byliśmy też na kilku takich przekąskach. I też jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni smakiem wielu z nich. Także myślę, że sam pomysł bardzo dobry i stanowi to też ciekawą propozycję, żeby zajrzeć do wielu miejsc w Uniejowie, do których no, na co dzień się raczej rzadziej zagląda. W każdym lokalu jest coś innego, co nas zaskakuje i pomysłów jest bardzo dużo i to nam się podoba. Jak byś podsumował w kilku słowach tą kończącą się podróż kulinarną? Pierwsza jest niesamowite, ciekawe, fajny pomysł, żeby organizować tego konkursu, który już trzeci raz. Można to tylko gratulować. Uniejowie ciebie to robią, prawda? Tematyka jest różna. W tym roku tematyka była rybna i to bardzo dobrze, bo rybę trzeba promować. Tym bardziej jak w okolicach jest pełno stawów, produkuje ryby, rzeki, co to prawda mniej rybne co kiedyś, ale jednak. I po prostu to zdrowe to jest. Bardzo fajnie się zaangażowali restauratorzy. Dobra przygoda też poznawcza, bo się widziało chodząc po ulicach tutaj w Uniejowie ludzi, którzy już tym paszportem, prawda, szli do tych restauracji głosować, czyli lud tutaj, suweren, tak jak się mówi, też miał swoje, prawda, kamiczek, prawda, do rzucenia i ocenienia. To jest bardzo fajne. Ludzie, ja się poświęcam dla was, to moja wątroba rośnie, wasza nie musi, musicie iść nie do 20 lokalów na raz, powiedzmy do 3 lokalów tam na weekend. I to będzie dobrze i dla gastronomii, i dla was kobiety, które nie będą musieli się męczyć, bo chłopi niestety rzadko kiedy gotują. W kategorii dania główne w tym roku podniebienia jurorów podbił sandacz z Nadwarty, czyli sandacz w musie porowym z falafelem, galaretką z buraka i palonym brokułem. Najsmaczniejszym deserem okazała się Biała Dama, czyli delikatny mus na bazie białej czekolady i śmietanki z karmelizowaną marchewką z cynamonem i puree brzoskwiniowym. Gratulujemy laureatom zwycięstwa i zdobycia lilii smakosza, zaś wszystkim restauratorom gratulujemy przygotowania smakowitych potraw.